Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi i zapraszam do czytania na miesiąc październik 2023. Sprawdzimy energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu Karty Społeczność na moim kanale. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać, dopasować odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Dobrze, moi drodzy, sprawdzimy zatem czytanie. Zobaczymy, czego się tutaj możecie spodziewać. Moje drogie wagi. No, kochani, tutaj jeśli chodzi o związki, o relacje, piękne energie, naprawdę. Cóż ja Wam mogę powiedzieć? No, dom, rodzina, zmiany, koło fortuny. To są zmiany często z przeznaczenia, ale spójrzcie. Dom, rodzina, dziecko, ciąża, kochani. Dziesiątka kielichów, cesarzowa, głupiec. No, lepszych kart nie mogliście tutaj mieć. Niektórzy z Was mogą dowiedzieć się właśnie o ciąży. O tym, że przywitacie na świecie nowego członka rodziny. Jeżeli jakiś czas temu staraliście się, bądź teraz, tak jakby rozmawialiście w ostatnim czasie, że fajnie byłoby mieć dziecko, powiększyć rodzinę, świetny czas na to, ten październik będzie Wam, kochani, sprzyjał. Tutaj faktycznie duże zmiany, jeśli chodzi właśnie o rodzinę, o najbliższych, tak, o taką stabilizację. Myślę, że to wszystko, kochani, zmierza w kierunku właśnie zakotwiczenia się. No to dla osób, które są w stałych związkach, tak? Tutaj małżeństwa czy stałe relacje. Jeżeli z kimś spotykacie się od jakiegoś czasu, tutaj mogą paść rozmowy na temat zamieszkania razem, stworzenia związku, rodziny. Możecie się przeprowadzać, możecie szukać jakiegoś mieszkania, żeby razem zamieszkać. No całkowicie nowy początek, kochani. Jeśli chodzi o singli, Wy również, kochani, kończycie dziesiątką mieczy, czyli to jest karta bramy. Ona też pokazuje, że trudny czas się kończy, to co złe odchodzi do przeszłości i październik wprowadza radykalne zmiany w Waszym życiu właśnie uczuciowym. Tutaj się pojawi ktoś z przeznaczenia, bo mamy koło fortuny, do tego mamy piękne energie właśnie stabilizacji. Tutaj może być ktoś z trygonu wody, ryba, rak, skorpion. Tu też może być ktoś z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec. Oczywiście znaki są umowne, tak? Ja zawsze powtarzam, że do znaków nie ma co się przywiązywać, bo jeżeli ja je widzę w kartach, to zawsze o nich powiem. Natomiast tak jakby ktoś może mieć ascendent, księżyc, słońce na wykresie urodzeniowym, więc o tym również trzeba pamiętać, tak? Mam nadzieję, że macie to na uwadze, no bo czasem są jakieś tam dziwne komentarze pod filmami. A kochani, ja zawsze mówię, że czytanie jest ogólne, tak? No nie każda waga teraz pozna rybę na przykład. To nie o to chodzi. Może to być osoba po prostu, która tak jak trygon wody jest wrażliwa, uczuciowa, empatyczna, ma serce na dłoni, tak, chce z Wami związku, stabilizacji. I teraz tak, jeśli chodzi o poznanie tej osoby, pokazuje mi się podróż, ewentualnie podróż służbowa, coś z pracą związanego. Również mam przy pracy pokazany romans, więc ktoś może wejść w romans i on się przerodzi w związek. Bo to będzie bardzo szybkie, nagłe, gwałtowne, tak jakby poznajemy się, jest chemia, jest taka bliskość, duchowość, tak, wyczujecie się bardzo mocno energetycznie. No i to tak się szybko potoczy, że na momencie wejdziecie w związek. Dosłownie takie coś tutaj się pokazało. Poza tym nic mnie, kochani, nie dziwi, bo w ostatnim czasie widzę właśnie, jak do mnie piszecie, jak poznajecie właśnie partnerów, partnerki. I te relacje bardzo szybko się zawiązują. To jest wręcz niesamowite, jak te energie teraz przyspieszyły i jak to wszystko teraz się fajnie wyrównało. Także emocje, uczucia w październiku, moje drogie wagi, przepiękne. Przepiękne.
Możecie liczyć na przyjaciół, na najbliższych. Tutaj macie wsparcie ludzi z zewnątrz. Dobrzy ludzie będą was otaczać. Będziecie w ogóle trafiać na takie bratnie duszyczki. W ogóle miesiąc pod znakiem dziewiątki kielichów, czyli, no jak wiecie, to jest to zadowolenie, to są pozytywne uczucia, pozytywne emocje. Bardzo dobrze. W pracy przy Asie Mieczy macie szansę, kochani, uzyskać lepsze stanowisko, awans, podwyżkę. Ktoś was tutaj doceni. Jeżeli liczyliście na jakąś premię, dodatkowe zarobki, jak najbardziej tak. Jeżeli są tu wagi, które planują założyć działalność, nosicie się z tym zamiarem od dłuższego czasu, to tak jakby tutaj karty pokazują, że jak najbardziej tak, możecie tutaj coś otworzyć. To jest w ogóle dobry miesiąc, jeśli chodzi o tworzenie, tak? Wspaniały miesiąc, jeśli chodzi o tworzenie, jeśli chodzi właśnie o zarabianie tutaj pieniędzy. Także bardzo, bardzo ładnie. Zdrowotnie, kochani, szóstka buław. Niska krzepliwość krwi, to są zatory w żyłach, także na to zwróćcie uwagę. Ja myślę, że jeżeli po prostu skupicie się na swoim zdrowiu, kochani, nie będziecie tutaj tak jakby też brać wszystkiego do siebie, jeśli chodzi o stresy, tak, to jak najbardziej macie szansę, kochani, wyjść z tego cało, tak? Czyli po prostu nie będzie tych problemów zdrowotnych. I myślę, że tak jakby tutaj się to wszystko też wyklaruje. Cóż jeszcze mogę wyciągnąć z tych kart dla was, kochani? Jeśli macie dzieci, tu są bardzo dobre wiadomości. Tutaj jakby nic się nie będzie w tym miesiącu działo. Dzieci mogą wam przysporzyć dużo radości, dużo satysfakcji. Jakieś takie pozytywne w ogóle emocje mi się pokazują, że kończy się u was trudny czas, tak? Przychodzą dobrzy ludzie, przychodzą dobre wiadomości. Wszystko jakby schodzi na właściwą ścieżkę. No, także w ogóle, kochani, bardzo, bardzo fajnie. Cieszy mnie to, bo ostatnie czytania mieliście takie sobie, że tak powiem. A tutaj proszę, tak? Wszystko bardzo, bardzo pozytywnie. No i zobaczmy kartę wyroczni dla was. W ogóle ten październik dla wielu znaków będzie bardzo pozytywny. Twoje zaangażowanie poddawane jest próbie. No więc właśnie, tu jeśli chodzi o te związki, tak? Ktoś wam się też może przyglądać, ktoś was może obserwować. No, dla części z was naprawdę widzę przy pracy jakąś osobę, z którą wejdziecie w korelację, będziecie się bliżej poznawać i tu faktycznie pokazuje mi się, że z tego może być romans i w późniejszym etapie związek. Także naprawdę, naprawdę super. Moje drogie wagi, trzymam za was kciuki, życzę wspaniałego miesiąca. Oczywiście, jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku, przede wszystkim turmalin, który będzie was chronił, ametyst i kochani turkus. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.